No witam serdecznie. Dzisiaj słuchajcie, na stole takie, że tak powiem, kolumienki. Tutaj są głośniki, już wcześniej były robione, klejone. Będziemy je dzisiaj, słuchajcie, są to kolumny oryginalne, znaczy oryginalne. To są kolumny do właśnie do tego Phonomastera, który też będzie dzisiaj do nich naprawiany. Może dzisiaj, może jutro, zobaczę, jak się wyrobię. No i co? Słuchajcie, tak wyglądają zwrotnice. Tak, to są soprany. Niebieskie przewody. To jest sopran. Basowe są równolegle podłączone ze sobą. Czyli mamy dwudrożną zwrotnicę. I tak to mniej więcej wygląda. Tutaj, jak z tego co widać, te cewki podpadały. O, trzeba to wszystko ładnie na nowo skleić. Chociaż i poprawić troszeczkę, może nawet i w tej kolumnie, bo tutaj z tego co widać są śruby. Są śruby przez cewkę. Albo dajemy właśnie śrubę przez cewkę w dwóch identycznie, chociaż to zmienia nam pojemność tej cewki. Tym bardziej zmniejsza pojemność. Metalowa śruba to tak samo jak rdzeń w filtrze WC. Zmniejsza pojemność, a ferytowa zwiększa pojemność. Nawet się spotkałem właśnie w polskich, któryś tam były po kolumnach, te zwrotnice były z prętem ferytowym wewnątrz nawinięte. Na rdzeniach ferytowych transformatorki, nie? Cewki. Bławiki. Mogło być. Dobra, słuchajcie, ja się biorę do roboty i zaraz zobaczymy, podłączymy, co to zagra, czy to zagra, słuchajcie, bo to są jeszcze te takie ze śrubką soprany, a tutaj są już takie, chyba nawet i oryginalne od nich tonsil, 1,5 W, 15 Ohm, sopran, taki ala środek bardziej, to jest typowy sopran, no to na 100% to jest sopran. No, zobaczymy. Najpierw zaczniemy tak. Włączyłem klej na gorąco, bo będzie potrzebny, żeby tutaj pokleić tą zwrotnicę. Niech sobie się grzeje. I słuchajcie, na początek sprawdźmy sobie te soprany, te głośniki, jaką mają rezystancję. Dobrze by było impedancję sprawdzić, ale ja sprawdzę rezystancję miernikiem, nie impedancję, bo to co niektórzy mówią, że impedancję sprawdzają miernikiem. 13,6 ohma, czyli to jest impedancja 15 ohmów. Tak pi razy oko wychodzi z pomiaru miernikiem rezystancji. Ten drugi sopran, a co mu? Chwila. Czyżby nie działał? I ma. Panowie, co tu jest grane? Weźmy za końcówki, bo być może, że tutaj jest lakier jakiś. Jest, działa. Nie działa. Nie ma. Dobra, spróbujmy tutaj jeszcze ruszyć te cyny, te luty, bo być może, że... No tak, cieniutki przewrót jest, wyprowadzenie. Dobra, zobaczmy teraz. No działa pięknie, widzicie? 13,6, czyli jest ok, czyli jest 15. Tak jak napisali, 15 ohm, 1,5 wata. Dobra, to będzie działać. Następny. Napisali 15. Stary znaczek unitry 15. Omów, dobra. Trzynaście. 12,9, czyli 15,5 W.
Okej, okay. Czyli te idą bezpośrednio, a te jak widać idą przez kondensatory. Tylko nie wiem, czy w oryginale powinny być tutaj te kondensatory, bo one są już na zwrotnicy, tylko tyle, że faktycznie te środkiem będą dawać bardziej. To nie są od tego kolumny, od tej kolumny te głośniki. Trzeba zrobić inaczej. Te dać przez... Nie no, dobrze jest. Dobrze. Te przez kondensatory, te bezpośrednio. Dobra, słuchajcie. Jedziemy dalej. Będziemy wstawiać pomału, tylko klejnik musi się nagrzeć, żeby przykleić dobrze te kondensatorki, tak jak tutaj były na przyklejone na standardowy klej wtedy Budapren w tamtych czasach. Słuchajcie. No i dobra. Jeden zestawik to jest tak. To idzie na razie do tej kolumny, sobie leży, a ten zestawik zaraz będziemy montować. No. Tylko najpierw zobaczymy, czy się ten klej rozgrzał. Ok, się rozgrzał. Przyklejmy jednego. Przyklejmy drugiego. Prawie spadł. Dobra. Dobra, przy okazji przykleimy te cewki w tych zwrotnicach. Jak już mamy klej nagrzany. Ta siedzi, ale nie do końca. Ok. A ta za to nie siedzi, czyli musimy je tutaj ładnie sobie obkleić. O! I wlać do środka. Dobra, pięknie. Wlać do środka. Tu siedzi, tu siedzi, tu się wszystko ładnie przykleiło. Tu jeszcze można poprawić od brzegów. Dobra, niech się trochę podgrzeje. Jeszcze. Bo wyszedł do mnie. Okej, niech ta zwrotnica schnie i czeka na swoją kolej. A my teraz tak. Jeden ten. I jeden ten. I będziemy pomału montować. Słuchajcie. Tu mamy tak. Mamy tak. Tu mamy plus. Plus. A ten z opaską to jest minus. I on będzie teraz tak. Ten głośnik będzie po prawej stronie. Tu mamy plus, minus, plus czerwony. Musimy przełożyć tutaj do tej dziury. O. A tu przełożymy to. I teraz tak. Tutaj rozizolować. Minus. I minus. To będzie minus tego pierwszego głośnika. I plus z plusem. To będzie plus tego drugiego soprano. Dobra. Pocynujemy i montujemy. Dobra, także za chwilkę wracamy. No i dobra, słuchajcie, ważne jest jeszcze to, żeby nie podłączyć tych głośników w przeciwfazie. Czyli słuchajcie, tu mamy plus i ten przewodzik leci, tu mamy plus oznakowany. Także one muszą być równolegle z sobą spięte. Dwie piętnastki, wyjdzie 8 ohmów. I tak samo się nie pomylić z plusem do sopranów.
No dobra, podpiliśmy, zaraz będziemy próbować drugą złożyć, drugą złożymy i podłączymy, zobaczymy jak to gra, a potem zajmiemy się fonomasterem do tych kolumn. O, tutaj patrzę, właściciel się trochę postarał, bo no pięknie odnowione są obudowy, nie? Piękny lakier. No, dwie piękne, ładne kolumienki. Zaraz zrobimy, słuchajcie, teścik. Jak domowym sposobem sprawdzić, czy nie mamy w przeciwfazie podłączonych między sobą głośników i podłączonych przewodów głośnikowych, gdzie akurat w tych kolumnach możemy sobie przełożyć wtyczkę albo w ten sposób, albo odwrotnie i wtedy będziemy mieli w przeciwfazie. Bardzo prosty sposób, zaraz Wam zademonstruję. Teoria teorią, a praktyka jest całkiem mało skomplikowana. Przy okazji będziemy zakładać te wtyczki, to zobaczymy, gdzie mamy plus, a gdzie minus. No tutaj niby jest na czerwono jakoś farbko pomalowany jeden kabel, ale wszystko się okaże w praniu. Zaraz zapraszam na teścik prądu stałego na kolumny. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Może się okazać, że jedna kolumna brakuje w jednej kolumnie basu. Albo może się okazać w ten sposób, że w ogóle nie macie basu. Znaczy nie możecie wydobyć takiego basu, jakbyście chcieli, nie? To samo się dotyczy w głośnikach w samochodzie, tylnych, przednich i tak samo tył, przód, bo to będzie równoważyć po prostu bas. To znaczy, że jeden głośnik jest odwrotnie podpięty, czyli nie ma plus, minus, to nic, że idzie prąd przemienny tam. Prąd zmienny i przemienny idzie do głośnika. Nie mylić tych dwóch pojęć, czy zmienny. To zmienny to może być od 0 do 30, od 0 do 15, od 0 do 200, albo może być zmienny od 0 do minus 10, a prąd przemienny przechodzi przez 0. Czyli po prostu mamy sinusa do góry, przechodzi przez 0, to jest wtedy prąd przemienny. W gniazdku mamy prąd jaki? O właśnie, to będzie zadanie. W odpowiedzi możecie pisać pod filmem. Pod filmem, w komentarzach. Przewidziana jakaś tam nagroda, także nie ma problemu. Coś tu na pewno ode mnie pojedzie. Do pierwszej osoby, która powie, jaki prąd mamy w gniazdku. Prąd zmienny, czy prąd przemienny? I słuchajcie, jest tak. Żeby to wybadać, dlaczego nie mamy basu, to musimy sprawdzić najpierw, czy mamy tak równolegle, jak są podpinane równolegle głośniki w kolumnie, jak mamy zestaw głośników w jednej kolumnie, one muszą być w fazie z sobą połączone, czyli plusy z plusami, minusy z minusami. Czyli teraz tak, żeby sinusoida wypychała głośnik do przodu, górna połówka do przodu, dolna połówka do tyłu ciągnęła głośnik. I tak, i one muszą być razem dwie pracujące, bo jeśli będą na zmianę, to nie wytworzą właśnie ciśnienia w kolumnie. To jest obudowa zamknięta akurat w tych kolumnach i musimy wytworzyć po prostu ciśnienie. Jest bardzo duża różnica w kolumnach bez otworu, bez bas refleksu, która ma więcej niż jeden głośnik basowy. I to samo się dotyczy potem przy podłączeniu sprzętu. Przy podłączeniu sprzętu się dotyczy to samo między sobą dwóch kolumn. One mają pracować identycznie. Jeśli sinus idzie do góry, to głośnik jest wypychany. Jeśli sinus do dołu, to głośnik jest wciągany. Lub na odwrót. Jeśli idzie do góry, to głośniki, wszystkie głośniki, nie tylko jeden, powinien być wciągany albo wypychany, a jeśli sinus jest dolny, to ma być ciągnięty. I teraz tak, prościutki test na początku, to tak, podłączmy, bo one mają możliwość właśnie ustawienia fazy. Te głośniki mają możliwość ustawienia fazy. Zobaczcie, ten wtyk stary można włożyć w ten sposób. Minus jest na środku, plus jest po boku. Możemy zrobić tak, a możemy zrobić tak. Czyli podłączamy w ten sposób jeden i drugi. I tutaj mamy, zobaczcie, tu już mamy na odwrót, czyli minusik idzie w tą stronę, a plusik idzie w tą stronę. I teraz tak, jeśli odpowiednio jest podłączona zwrotnica, bo jeśli nie jest odpowiednio podłączona zwrotnica, to nie mamy tej możliwości przeciwfazy, nie?
I teraz jak wybadać, bo będziemy tutaj zakładać zaraz te końcówki. Tu już mam przygotowaną bateryjkę, słuchajcie, 1,5 V bateryjka. Nic więcej nie ma sensu. Tym 1,5 V bateryjko już sprawdzimy. Już wybadamy, czy ten głośnik idzie do przodu i gdzie mamy plus, nie? Czyli tak, ja sobie przygotuję sobie tutaj od razu dwie termokurczywki, jakieś takie, aha, już nie mam cienkich, dobra. Ja to zaraz portuję do tych wtyków, także nie będzie z tym problemu, słuchajcie, i jest na tej zasadzie. Ja, może się uda mi je położyć tak, żeby tam nie poniszczyć tych wtyków za bardzo. Może tutaj podłóżmy coś pod nią. O, pod wtyk, żeby było widać. I teraz tak, podłączamy jeden. To nie ten głośnik, ten głośnik. I możemy to zaobserwować, słuchajcie. Nie wiem, czy to będzie widać z takiej odległości. Pierdziele, wszystkiego tu na tym biurku się robi. Za nisko. Dobra, momencik. Może o tak postawmy. O! Może będzie widać głośniki. I słuchajcie, podłączam bateryjkę. Minus, plus. Dużo nie widać, ale widać, że głośnik jest teraz jest wypchnięty, teraz jest wciągnięty. Wypchnięty. Czyli mamy ten, mamy plus. No to na czerwono mamy oznakowany, jest dobrze. Jest plus. I to samo robimy z drugą kolumną. I teraz tak, żeby ten głośnik, ten się cofał, a ten do góry wypychał, to znaczy, że musimy jeden głośnik odwrócić w przeciwfazie. Czyli odwrotnie podłączyć do niego przewody. I do dwa. I do dwa. Dosłownie o milimetr na poluszku i do 2 do góry. I to samo robimy, testujemy sobie w drugiej kolumience. Nie wiem, czy to było widać naprawdę na filmie, ale uwierzcie mi, one idą do góry. Czekajcie, muszę z boku zerknąć. I do 2 do góry. I do 2 do góry, czyli jest elegancko, jest podpięta. Przy okazji, jak zaszumimy tak o, tak w ten sposób, to słychać, że i soprany też są podpięte, nie? Co do sopranów, to już jest inna metoda niż paluszek. Trzeba po prostu podłączyć generator wyższych częstotliwości, 10-15 Hz, i odsłuchać w najlepszy sposób, albo jeszcze lepiej podstawić metr od kolumny mikrofon i sprawdzić to za pomocą karty dźwiękowej na komputerze, na analizatorze, nie? I wtedy widać dokładnie, słuchajcie, czy soprany, jakie mamy kondensatory, stan kondensatorów w zwrotnicy i przed głośniczkiem, nie? Czyli w zwrotnicy kondensatory. Ale to tylko wyłącznie dobry studyjny mikrofon i analizator i dobra karta dźwiękowa. I wtedy możemy coś tam tak pi razy oko zobaczyć, nie? Analizatory już są teraz fajne programy, bo przestrzenne. Także widzimy i charakterystykę pasma i wzmocnienie pasma na płaszczyźnie, która tak się fajnie unosi. Ja bym to może kiedyś zademonstrował, jakbym sobie to wgrał do kompa. Bo w tej chwili nawet tego nie mam, tylko widziałem, oglądałem fajny programik, kurczę, którym bym był bardzo zainteresowany. Tylko że do tego trzeba mieć bardzo dobrą kartę dźwiękową i mikrofon. No. Mikrofon to jest jak mikrofon. Mikrofon pojemnościówka. Dlaczego metr od kolumny? Bo wszystkie pomiary w decybelach, czyli efektywność głośnika, nie wady się robi w komorze o głębokości metra. Czyli mikrofon od metr od. No i przede wszystkim tak, no, trzeba byłoby mieć taką komorę, żeby wytłumić idealnie dźwięk z zewnątrz, czyli wiatraki, komputery, tam to co gadam, no. Dobra, nie będę już więcej gadał, także zaraz się biorę, zapinam wtyczki, podłączamy i zajmujemy się fonomasterem za chwilkę. No jakość jest zajebista, słuchajcie.
Jeszcze jak sobie rozstawiłem je, jak tak to nie, ale jak rozstawiłem je sobie pod kątem, to stereo baza jest fajna. A to leci stoski w tej chwili. Jest i basik, jest i sopran. Dobra, ja pozdrawiam. Za chwilkę Phonomaster.